Dzień dobry wszystkim sympatykom naszego miasta w dniu dzisiejszym. Tak jak prawda wspomniał po deszczowej aurze, to się rozpoczęło. Dzisiaj trochę postaram się zafascynować Państwa pewnymi elementami, które będziemy mieć przy trasie. Taki fragment nadwozia tramwajowego. Mamy niepowtarzalną okazję doświadczyć cofania tramwaju. Rzecz bardzo rzadko spotyka. Przy następnym właśnie skrzyżowaniu będzie po prawej stronie widoczna ośka tramwajowa upamiętniająca przy ulicy Radkińskiej pętlę tramwajową, która tam w latach 50. do końca lat 70. funkcjonowała, dopóki trasy nie odłożono do pętli przy ulicy Popiełuszki, z której zaczynaliśmy naszą trasę. Wieś Radkinia nie miała długi czas kościoła, ale że mieszkańcy Krzywnic są poparami, więc swoimi staraniami doprowadzili do powstania na początku wieku XX do budowy neogotyckiego pięknego kościoła, którego pozostałością jest dzisiaj wieża kościoła. W budynku właśnie w związku nie tylko z osiedlami mieszkaniowymi, ale i z budową Manhattanu. Kamienica dzięki społecznikom została zachowana i uznana właśnie za pomnik kamienicy. Również po Państwa lewej stronie będziemy mijać jedne z pierwszych bloków mieszkaniowych powojennych zwane w Łodzi Atasie. Dlaczego? Gdy katolicy zbudowali największy kościół dla swoich potrzeb, ewangelicy trochę im to zazdrościli i kilkanaście lat później zbudowali kolejny, jaki posiadała wielkie połacie terenu po drugiej stronie ulicy, czyli po Państwa prawej wobec kierunku jazdy. Obecnie jest to teren remontowany i zagospodarowany w ramach inwestycji pod nazwą. No, on tu zrobi teraz, ale nim za ten. Gonimy go? On tu zaraz wróci, wiesz? Idą tam zwrotnicę przestawić. I zaraz tu wróci, wiesz? A my na niego idziemy, chodź. No, ich tu jest teraz pełno, zobacz. Jeden. Daj łapkę. Tu jedzie drugi. Ten się tu zatrzymał. Ale coś czuję, że zaraz. Zaraz ten będzie tu jechał, wiesz? Tak liczę mocno. Nie widać. Nie widać go jeszcze? Jedzie, ale tu jedzie powolutku. Ma światełko? Jedzie drugi. Zatrzymał się po siebie. No. Jeden stoi. Tak, jeden stoi, drugi stoi. Obok krótkiego. Krótkiego tany. No,
to jest sanok. No dobra, na rytki nam się go nie udało nagrać, bo padał strasznie deszcz. I tylko szybko wsiedliśmy. Nie ma. Ale tutaj zaraz do niego wsiądziemy. Tylko musi podjechać na przystanek. Linia 0. Jedzie. Co tam jedzie? Siadamy. Zobacz, jest ten stołeczek. Pamiętasz ten stołeczek? No jeszcze, dłuższy krok. Zobacz, ale widoki z przodu. No, zobacz, to jest drugi tramwaj. Są autobusy. Ludwika, Gajera, o czym za chwilę? Witamy sympatyków na stałodzie, witamy. Co się stało? Poszukamy dane. Nie, opłukamy. Opłukamy dane? Wiesz co, dzisiaj był taki deszczyk, że nie trzeba opłukiwać tam. Nie, opłukamy. Po lewej stronie, oprócz 12 przez 14 oraz pod numer strony zostaną. Nie wspominałem wcześniej o największym w Polsce i jednym z największych na świecie muralów przedstawiających Geralta z Rivii, czyli Wiedźmina. Na 24 piętra wysokości, ponad 70 metrów, właśnie ten mural się znajduje. Gdy skręcimy w lewo w ulicę Mickiewicza, a Państwo obrócą się przez swoje lewe lub prawe ramię, będą mogli jeszcze Państwo ten mural zobaczyć na ścianie właśnie łódzkiego wieżowca Manhattan. Wjeżdżamy już pod przesiadkowo, mianowicie kiedy jednorożcowi chciało się za potrzebą i pędził, szukając miejsca, gdzie będzie mógł załatwić potrzebę, zobaczył po przeciwnej stronie ulicy kilka słonojek postawionych przez jednego z łódzkich biznesmenów. I na widok właśnie tych toalet z radości tu za domu urwało. Widoczny jeszcze kawałek muralu właśnie przedstawiający. Państwa, po prawej stronie zakłady dawne motorniczego Tomasza, który jako młody Tomek marzył o posiadaniu własnego pociągu. Skończyło się na tramwaju, dzięki czemu możemy dzisiaj tym przejechać się. No i chodź, jeszcze spojrzymy sobie na tamy. Nie, spoko, jest okej. I będzie zaraz sanok ruszał. Jedzie, podjeżdża na przystanek. Nie.
jeden jedzie. Jeden jedzie, no zobacz jak fajnie. No bo w tym ostanek. W drugą stronę przystanek. Super. Autobus nam zasłonił. I pojechał Sanok. Ale pędzi.